8.33, a my łączymy się z panią poseł, panią europoseł, pani Elżbieta Rafalska, była minister pracy i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry pani, witam radio słuchaczy. W ostatnim czasie dużo mówi się o tych szczepieniowych, o tych paszportach szczepionkowych, o tych tak zwanych certyfikatach szczepionkowych. Pani głosowała za tym, żeby takie certyfikaty w Unii Europejskiej obowiązywały. Na jakim etapie są prace? Ostatnio na szczycie Porto Ursula von der Leyen zapowiedziała, że termin takiego porozumienia politycznego to koniec miesiąca, a termin, w którym one mogłyby obowiązywać, to 15 czerwca, więc prace są zaawansowane. Musimy pamiętać o tym, że część państw członkowskich już wprowadza własne systemy zaświadczeń związanych z COVID-em i jeżeli chcemy, żebyśmy byli jednakowo traktowani, to może na tym poziomie unijnym respektowanie pewnych właśnie wyników powinno być uznane. Wydaje mi się, że to jest no jakieś rozsądne rozwiązanie w tej szalenie trudnej pandemicznej sytuacji i że no niespecjalnie jest to jakaś alternatywa. To są te rozwiązania, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. Czy my już wiemy, jak to fizycznie ma wyglądać? Czy państwo zostali poinformowani, jak to w praktyce dokładnie ma wyglądać? Co ten certyfikat pani poseł ma oznaczać? Proszę pamiętać o tym, że teraz, ponieważ tryb prac nad tym paszportem szczepionkowym, jeżeli go w skrócie nazwiemy, a tak naprawdę takim zielonym zaświadczeniem cyfrowym, dopiero się też rozpocznie, ponieważ przyjęto tryb pilnych prac i te kwestie, które są związane z poprawkami, będą w trybie negocjacji dalej rozpatrywane. Co już dzisiaj wiemy? Że mówimy o ustanowieniu ram wydawania i weryfikowania tych zaświadczeń, które będą dotyczyły po pierwsze szczepień, po drugie wyników testu, no i mówimy też o powrocie do zdrowia po przebyciu COVID-u, a więc o poziomie przeciwciał. I być może to zaświadczenie uchroni nas, szczególnie w okresie też wakacyjnym, co jest bardzo istotne, nie tylko dla branży turystycznej, hotelarskiej, ale dla nas wszystkich, którzy chcemy wrócić do normalnego życia i do pełnej swobody korzystania z przepływu osób w Unii, po prostu korzystać tej z wakacji, zwolni nas z obowiązku kwarantanny. Już dzisiaj jak latamy chociażby Lufthansą, to nie jesteśmy w stanie bez posiadania testu. I to wcale nie tego szybkiego, krótkoterminowego testu, który możemy zrobić w ciągu, nie wiem, pół godziny na lotnisku, tylko pełnego testu, na którego wyniki czasami trzeba czekać co najmniej jeden dzień, nie skorzystamy z przelotów. Więc jakby wprowadzanie tych rozwiązań przez kraje członkowskie czy poprzez poszczególne linie lotnicze no jest bardzo zróżnicowane. Jest szalenie też zmienne. Pani poseł, powiedziała pani rozwiązanie. Powiedziała pani o tym, że to będzie rozwiązanie cyfrowe, więc rozumiem, że to będzie w naszych komórkach, że to będzie w urządzeniach elektronicznych? Rzeczywiście mówimy o tym, że z reguły będzie to w formie cyfrowej, ale jest tam też możliwość oczywiście posiadania tego dokumentu papierowego, ale wiem do czego pani zmierza. Oczywiście, że te dane osobowe muszą być szczególnie chronione, że nie może być przetwarzania danych osobowych, że one muszą być ściśle ograniczone i też powiedzmy sobie otwarcie, czas obowiązywania tych pandemicznych, covidowych paszportów musi być jasno też określone. To nie jest otwarcie jakiejś furtki po tego, że ktoś nam będzie w danych osobowych wrażliwych dotyczących naszego stanu zdrowia miał jakiś nieograniczony dostęp. Dlatego Polska, ale też wiele krajów mówi o tym, że nie może być jakiegoś jednego europejskiego systemu, w którym wszystkie osoby zaszczepione, czy te dane, o których mówimy, będą skoncentrowane. Jesteśmy przeciwnikiem absolutnie takiej centralnej bazy danych osobowych o osobach zaszczepionych.
Nie musi być ta baza i na pewno takiej bazy nie będzie, natomiast te dane osobowe to jest rzeczywiście powód, o który się szalenie martwimy, ale on musi być odpowiednio na odpowiednim poziomie zabezpieczonym. Pani poseł, mówimy o i słyszymy o 12 miesiącach, jeżeli chodzi o okres obowiązywania tego paszportu. Myśli pani, że po tym okresie 12 miesięcy już one nie będą nam potrzebne? Mówimy też o tym, że zaświadczenia, bo też takie wyjściowe twierdzenie będzie obowiązywać do momentu ogłoszenia końca pandemii przez Światową Organizację Zdrowia, która zresztą nie jest zwolennikiem wprowadzenia tego typu paszportu zupełnie z innego powodu. No, pani redaktor, ja myślę, że my już wszyscy chcemy w coś wierzyć, że ten rok jest takim czasem, sporym zapasem nawet, kiedy mógłby być ogłoszony koniec pandemii, bo jest to ściśle związane z akcją wyszczepiania nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Komisja Europejska zakładała, że do końca września, teraz już słyszę, że nawet do końca lipca, ma być wyszczepionych 70% mieszkańców Unii Europejskiej. Póki co do tego poziomu wyszczepienia jest jeszcze daleko. No to, co się poprawia, to z całą pewnością dystrybucja szczepionek. Nie jest ona już takim dużym problemem. Natomiast no, jednak narasta niechęć również do szczepienia. To jest jakiś poważny problem, bo nawet jeżeli ktoś przyjmie, że w 100%, bo tak jest, nie chroni nas szczepionka przed zachorowaniem na COVID, to możemy być pewni, że jednak przebieg choroby wtedy jest znacznie mniejszy. Rozumiem, to są te ograniczenia, tak, to są te ograniczenia, jeżeli chodzi o podróżowanie, jeżeli chodzi o przekraczanie granic. A chciałabym, żeby pani poseł odniosła się do słów pana premiera Jarosława Gowina, który mówi już o tym, co planuje albo co chciałby wprowadzić u nas, tutaj, lokalnie w Polsce. Otóż jako minister odpowiedzialny za gospodarkę jestem głęboko przekonany, że należy szybko rozważyć możliwość uruchomienia specjalnych certyfikatów dla osób, które przeszły przez proces podwójnego szczepienia albo pojedynczego w przypadku tych szczepionek, gdzie drugie szczepienie jest niekonieczne i uważam, że te osoby powinny mieć dostęp do usług, które dzisiaj są no niestety dla Polaków niedostępne, usług takich jak usługi hotelarskie czy usługi gastronomiczne. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za przyszłość polskiej gospodarki. Będę do rozwiązania polegającego na wprowadzeniu takich certyfikatów przekonywał zarówno moje koleżanki i kolegów z rządu, jak i partii opozycyjnej. No właśnie, czy takie rozwiązania, jeżeli chodzi o certyfikaty do usług hotelowych czy usług gastronomicznych w Polsce powinny mieć miejsce? Ten pogląd pana wicepremiera Gowina uważam go za daleko idący. Nie podzielam tego poglądu. To byłoby dalsze dzielenie społeczności. Trzeba spokojniej spojrzeć na to, jaki jest realizowany proces ten szczepienia. Jeżeli mówimy o paszportach covidowych, to raczej mówimy o tej swobodzie przepływu osób, a nie dzielenia ludzi na te... Ja rozumiem, ale czy to już nie jest dzielenie, pani poseł? Bo jeżeli jest dobrowolność szczepień i mamy prawo wyboru, a z drugiej strony mamy narzucenie w pewien sposób. Nie polecisz, nie wyjedziesz za granicę, dopóki nie będziesz miał tego, czy tego, czy tego, tak? Czy... Nie ma pani takiego wrażenia. Ja nie mówię, że to jest łatwy projekt. On nie jest kontrowersyjny. Ja przypominam, że to premier Grecji Mitsotakis zgłaszał tą propozycję i kraje Europy Południowej, te, które są głównie gospodarki oparte też o turystykę, dążą do przywrócenia też tej normalności, to musimy pamiętać, że jednak nie samo szczepienie otwiera nam te granice, czy znosi te ograniczenia, które wprowadzają państwa, ale że mówimy dzisiaj, że możesz wykonać test i ten test jest sankcjonowany i zastanawiamy się nad tym, czy i jakie będzie ewentualnie dofinansowanie do wykonywania tych testów. To jest jedna rzecz. To, co jeszcze jest takie dosyć dyskusyjne, no to te osoby, które są ozdrowieńcami i przybyły
COVID i no, ciągle mają jakiś poziom przeciwciał, co chroni je przed kolejnym zakażeniem. Więc jakby ta lista osób uprawnionych została rozszerzona, szczególnie tu prawo do wykonania tego testu. Więc wydaje mi się, że pierwszy wybór mamy w momencie, w którym podejmujemy tą decyzję, dla wielu osób wcale niełatwą, czy się szczepimy, czy się nie szczepimy. Potem są jakby konsekwencje tego. Jeżeli się nie szczepimy, no to wykonujemy test, bo z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że chorując czasami bezobjawowo, stwarzamy zagrożenie też dla osób innych. No to jest sytuacja absolutnie nadzwyczajna, ale też globalna sytuacja, która nie dotyczy jednego czy dwóch krajów. Ja też tą decyzję naprawdę długo się tu biłam z myślami, ale tak naprawdę no nie ma tu innej alternatywy. Tak mi się również wydaje. Natomiast no nie może być spojrzenie wyłącznie ważące kwestie gospodarki. Trzeba tu różne kwestie mierzyć. Ja myślę, że najlepiej byłoby mówić, że to nie jest taki paszport, który dzieli, tylko który uznaje szczepienia i informacje, o których mówiłam, które pozwalają nam na podróżowanie. Bardzo dziękuję za ten głos. To jest też istotne. Pani Elżbieta Rafalska, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam z Brukseli. Pozdrawiamy serdecznie, pięknego dnia, 8:45 na naszych zegarach, a my dzisiaj wspominamy także postać Boba Marleya. Bob Marley, urodzony 6 lutego 1945 roku w Nine Mile, ale zmarł 11 maja 1981 roku w Miami, 40 lat temu. Ten jamajski wokalista, chyba nikomu nie trzeba go przedstawiać. Three Little Birds.